Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Kozak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie. No i bardzo trudny temat, bo przybyło do nas mnóstwo kobiet z dziećmi z Ukrainy. No i w związku z tym mamy mnóstwo problemów i mnóstwo trudnych, nietypowych sytuacji. Jak w tej chwili wygląda sytuacja z tymi matkami i dziećmi, które jakby też do Pani trafiają w sposób pośredni lub bardziej bezpośredni? Pracownicy naszego ośrodka zdiagnozowali już potrzeby mniej więcej 1300 rodzin uchodźców, z czego 2/3 to są właśnie dzieci, osoby nieletnie. I problemów jest bardzo dużo, ponieważ w momencie, kiedy składają wnioski o jednorazową wypłatę zasiłku w wysokości 300 zł, okazuje się, że osoba dorosła, która jest uprawniona do złożenia tego wniosku, nie jest prawnym opiekunem wobec wszystkich dzieci, z którymi przyjechała. Więc staje przed nami dorosła osoba z dwójką własnych dzieci i dwójką dzieci brata, który walczy na Ukrainie, albo dzieci sąsiadki, które taką historię powiem, bo to mi bardzo zapadło w pamięci. Sąsiadka wyszła po chleb, rodziny się ukrywały w piwnicy i nie wróciła, ponieważ została zastrzelona. No i ta kobieta z dwójką swoich dzieci i dwójką obcej osoby przyjechała do Polski. Żeby dzieciom wypłacić świadczenia, żeby w ogóle sprawować opiekę nad tymi dziećmi, no trzeba najpierw ustanowić prawnego opiekuna. Bardzo szybko tutaj sąd wydaje te postanowienia. Składamy wniosek dzisiaj, jutro mamy postanowienie o ustanowieniu czasowego opiekuna. I już mamy w Opolu takich postanowień ponad 20. No i cały czas dochodzą nowe rodziny. No tak, ale to jest jakby dopiero początek góry lodowej. Co dalej? No bo myślę, że niestety te fale uchodźców jeszcze do nas cały czas napływają. No i jakby wraz z tym zadomowieniem się już, z ogarnięciem tych dokumentów, tak naprawdę pojawia się coraz więcej jeszcze problemów. Tak, właśnie w kolejnych tygodniach zaczęły do nas przybywać dzieci z niepełnosprawnością. Mamy już dzieci autystyczne, mamy dzieci niewidome. Mamy też sporo dzieci sprawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Na Krakowskiej stworzyliśmy takie pomieszczenie, gdzie zajmują się wolontariusze dziećmi, po to, żeby osoby dorosłe mogły spokojnie złożyć wnioski o świadczenia, o pomoc, zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy. I zauważyliśmy, że te same dzieci przychodzą w kolejnych dniach. Zaczęliśmy poszukiwać mam. No i okazało się, że mamy albo opiekunki zostawiają te dzieci, idą szukać pracy, idą załatwiać różne swoje sprawy. Kiedy porozmawialiśmy z taką osobą, jak wróciła, że no, to nie jest przedszkole, nie zostawiamy tu dzieci, to jest tylko taki czasowy pokój, gdzie opiekujemy się tymi dziećmi, których rodzice czy opiekunowie załatwiają formalności, to pani się rozpłakała i powiedziała właśnie, że ona już nie daje sobie rady, ma dzieci właśnie swojego brata, które sprawiają trudności i ona musiała na chwilę odejść, zostawić te dzieci, żeby no, po prostu naładować akumulatory i móc dalej organizować życie tej swojej rodzinie i również tym dzieciom. No, dzieci są w bardzo takim trudnym momencie życia. Jest tam bardzo dużo zabawek. Organizujemy zabawy, ale jak się przyglądałam tym dzieciom 2 dni temu, to te dzieci siedzą na dywanie, budują centra handlowe, pięknie budują, po czym helikoptery wyburzają te centra handlowe. Nie przyszło mi do głowy, że dzieci, które uciekły od wojny, będą się bawić w wojnę, a one tylko bawią się w wojnę. Także jest to odtwarzają to, co niestety widziały. Ale stan psychiczny tych matek, tych kobiet, które zostawiły tam całe swoje życie, swoich mężów, mają niepewną przyszłość, nie wiedzą, czy mężowie wrócą z tej wojny, też często jest nie najlepszy. Czy w związku z tym są jakieś sytuacje, czy są jakieś możliwości, żeby zaopiekować się tymi dziećmi, czy też są potrzeby rodzin zastępczych właśnie? No, jeszcze dzisiaj nie, ale widzimy, że już są takie kobiety z Ukrainy przyjechały, które nie radzą sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, nad którymi sprawują opiekę i uważamy, że to jest tylko kwestia czasu. Ja myślę, że tak w okolicach września to staniemy nie tylko przed takim problemem w mieście Opolu, że brakuje nam rodzin zastępczych, ale będziemy też musieli tworzyć rodziny zastępcze ukraińskie dla dzieci
z Ukrainy. Już o tym myślimy. Nie wiem, czy nawet nie będzie potrzebny dom małego dziecka dla takich osób. Tak, jak z panią rozmawiam, to takie obrazki przewijają mi się i pytała się pani właśnie o te problemy. W jednym z ośrodków, gdzie przebywają uchodźcy na terenie Opola, widziałam taki obrazek. Matka leżąca na łóżku, patrząca tempo w sufit, małe dziecko siedzące na podłodze, trzymające ją za rękę i jeszcze mniejsze leżące pod łóżeczkiem. I pani, która zajmuje się tym ośrodkiem, mówiła mi, że ta pani już 2 dni nie je, tylko tak leży. Więc podjęliśmy z nią rozmowę bezskutecznie, dopiero psycholog, i to psycholog z Ukrainy, czyli osoba, która porozumiewa się w języku ukraińskim, nawiązała jakiś kontakt i ta pani wytłumaczyła, że ona musi się wyspać, bo ona 3 dni nie spała, więc ona teraz musi się wyspać. Ale te obrazy są bardzo trudne. My od początku czuliśmy, że psycholog będzie miał co robić. Uruchomiliśmy całodobowe dyżury psychologów telefoniczne i osobiście można było się udać do psychologa, ale skorzystało z tego zaledwie 5 rodzin, dlatego że to nasi pracownicy, którzy nie porozumiewają się w języku ukraińskim. No trudno rozmawiać, pracować z psychologiem w obecności tłumacza. W tej chwili już mamy sporo osób, które ukończyły psychologię, mają doświadczenia w pracy z rodzinami, z dziećmi, mówię tutaj o uchodźcach z Ukrainy, i na razie jako wolontariusze pracują z tymi rodzinami, a już za chwilę będą u nas zatrudnieni w ośrodku interwencji kryzysowej. No to są straszne historie i tutaj jednak nie można się poddawać, i poza tą pomocą, która jest organizowana przez miasto, jakby przez wasz wydział, to w sumie chyba nadal liczymy na pomoc nas wszystkich, czyli na pewno co, dalej są potrzebne chętne rodziny zastępcze. I jeśli chodzi o dary, no to nadal są potrzebne, i wiadomo, że to się ciągle zużywa, pampersy, rzeczy dla dzieci. Co jest potrzebne, pani dyrektor? Właśnie jak zobaczyłam tir pampersów, to pomyślałam sobie, że mamy zapas w mieście pampersów na pół roku, a ciągle tych pampersów brakuje, bo to jest coś, co używa się na bieżąco, i to te pampersy w każdym rozmiarze są potrzebne. Są potrzebne nam pampersy dla dzieci dużych, bo mamy też dzieci z niepełnosprawnością, które mimo tego, że mają 10-12 lat, potrzebują również tych dużych pampersów. Cały czas są potrzebne odżywki dla dzieci, bo trzeba pamiętać, że większość uchodźców mieszka w ośrodkach czasowego pobytu, gdzie warunki przygotowywania posiłków dla dzieci są bardzo ograniczone, więc no, przywozimy tam ciepłe posiłki, ale łatwiej jest kobiecie otworzyć słoik z jakimiś owocami czy odżywką dla dzieci i łyżeczką dziecko nakarmić, niż od podstaw budować, gotować gdzieś kaszkę na kuchence. Także bardzo potrzebne są właśnie te odżywki, bardzo potrzebne są zasypki, jakieś kremy, no środki do higieny niemowląt. Mamy już pierwsze dzieci, które urodziły się w Opolu, bo kobiety przekroczyły granicę w zaawansowanej ciąży, także mamy już tutaj pierwszych ukraińskich Opolan, jak ja to mówię, więc właściwie jest wszystko potrzebne, butelki dla niemowląt. Bardzo też potrzebne są podpaski, które cały czas rozwozimy po wszystkich ośrodkach czasowego pobytu. Ja oczywiście mam nadzieję, że za chwilę uchodźcy podejmą pracę. Już blisko 500 osób pracuje, także bardzo dużo. No ale zanim zaczną osiągać pierwsze wynagrodzenie, to jeszcze trzeba im będzie długo pomagać. Chcielibyśmy, żeby mogli sobie coś wynająć, usamodzielnić, ale wszyscy wiemy, że na to potrzeba troszeczkę czasu. Dlatego mamy wielką, serdeczną prośbę. Niezmiennie potrzebujemy państwa pomocy. Wszyscy powinniśmy się zmobilizować i jeszcze pomagać tak długo, jak będzie to potrzebne. A w tym przypadku na pewno potrzebujemy rodzin zastępczych, nie tylko dla dzieci z Ukrainy, ale przede wszystkim dla naszych polskich dzieci, bo wtedy będzie też łatwiej zająć się tymi ukraińskimi, jeśli nasze będą zaopiekowane. No i oczywiście wszystkie produkty związane z higieną, pierwszą pomocą i karmieniem dzieci, to są w tej chwili niezbędne rzeczy. Nie potrzeba już więcej zwykłych ciuchów, jakichś niepotrzebnych w naszych szafach zabawek. Po prostu naprawdę z dobrego serca postarajmy się pomóc, zrobić zakupy, chociaż po jednej paczce pampersów. Zawsze to coś, ziarnko do ziarnka. Także dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i liczymy na państwa pomoc. Dary można przynosić również do was, do Miejskiego Ośrodka Pomocy. Bardzo proszę. W Opolu.